cieszyńskiej pierwszej pielgrzymki, 32 na Jasną Górę. Bardzo się cieszę, że mogę dla Was coś powiedzieć. Moi drodzy, pielgrzymka piękna, bo wspaniale jest iść do Matki, wspaniale iść z nią, prosić ją o pomoc, dziękować. Tutaj moje podziękowanie. Bardzo wzruszająca pielgrzymka także pod tym względem, że był z nami były przewodnik tej pierwszej pielgrzymki, ksiądz Stefan Sputek, i jest też nowy oczywiście ksiądz Łukasz Kubas. Obydwaj zapisują się wraz z wszystkimi kapłanami, siostrami zakonnymi, wszystkimi, którzy tutaj coś dobrego zrobili, a to był naprawdę każdy. No po prostu przepiękne wspomnienia, które pogoda w żaden sposób nie zniszczy, bo ja mówiłam pielgrzymom przez całą drogę właśnie, kiedy miał okazję mówić do mikrofonu, cieszmy się tą pogodą, że jest trudna czasami przez ten deszcz i wiatr, bo to znaczy, że mamy szansę wybłagać jeszcze więcej łask, a modliliśmy się w wielu intencjach bardzo ważnych, dziękczynnych. I to jest właśnie ważne, żeby iść razem, żeby pielgrzymować razem. Nawet właśnie z tą pielgrzymką tutaj, która skończyła pół roku, troszeczkę ponad pół już. I moi drodzy, to jest też z jednej strony moja pielgrzymka, żeby wyprosić pewne łaski dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół, ale również dziękczynna za życie tego kochanego dzieciątka, bo wierzę, że po prostu w jakiś sposób, nawet nie, po prostu to jest dar Boży przecież, prawda? I też w jakiś sposób chciałam tutaj ująć, duża zasługa Matki Bożej, że jest na świecie. Trudy pielgrzymki. Myślę, że jako członkini grupy muzycznej to zawsze mówię, mogłam coś zrobić lepiej, prawda? To były moje trudy pielgrzymkowe. Reszta, myślę, że takich nie było po prostu. Oceniam to bardzo, bardzo indywidualnie. Tak, dzisiaj wstajemy wcześniej, bo o 5:45 zawsze mamy właśnie wymarsz na Jasną Górę, także dzisiaj ten dzień, kiedy wstawaliśmy szybciutko, no to tam różnie zależy od pielgrzymów. Mój budzik zadzwonił o 4, a potem o 4:30, więc trzeba się było szybciutko zebrać. Ale to jest taki dzień, który nawet dziecko czuje, że jest piękny, bo Ela lubi sobie pospać, a dzisiaj Elżbietka wstała bardzo wcześnie, sama się wybudziła z uśmiechem na twarzy, no po prostu byliśmy szczęśliwi. Były pogodne wieczorki, bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, radosne, obfitujące w wiele radości chrześcijańskiej, energii, takiego właśnie radosnego ducha pielgrzymki. Myśmy z Elusią bardziej tym razem doglądały sobie pielgrzymów, ale opinie były bardzo, bardzo dobre o pogodnych wieczorkach. No jest to kolejna, od 2008 roku podążamy z Istebnej, aby pokłonić się Matce Najświętszej w Częstochowie. Chcemy podkreślić naszą tradycję góralską, chcemy podkreślić naszą wiarę, to, że Matka Boża jest u nas na pierwszym miejscu, że ją kochamy, że chcemy ją przyjąć do swojego serca i po pielgrzymce podzielić się tymi wrażeniami, tą miłością, tym pięknem Pana Boga z drugim człowiekiem. Najczęściej szliśmy zawsze z Bielska-Białej, do tego po pandemii również wróciliśmy. Czujemy się częścią diecezji bielsko-żywieckiej, dlatego też z Bielska chcemy razem wrócić. No nie ukrywam, że no zaczynałem swoje kapłaństwo w Cieszynie. Moje serce, część mojego serca tam została. Ksiądz biskup jednak zdecydował, że zostaje na Śląsku Cieszyńskim, ale idę do Istebnej, dlatego teraz chcę wraz z nimi tworzyć tą pielgrzymkę istebniańską dekanatu Istebna, żeby wspólnie podążać do Matki Bożej. Nasza grupa liczy około 50 osób, ale są to osoby i z Trójwsi, i też się zdarzają, że mamy gości. Pogoda taka, że człowiek mógł zrozumieć siebie i poznać Pana Boga jeszcze lepiej, jak to w naszym codziennym życiu. Raz pada deszcz, tak było na początku, ale u końca świeci nam pięknie słońce, radujemy się, bo w naszym życiu też jest radość. Dzisiaj w naszym sercu jest radość, bo spotykamy się z Matką Najświętszą. I łączą się tu właśnie grupy Cieszyńska, Bielsko, Czechowice-Dziedzice,
Andrychów, a także rowerowa pielgrzymka, żeby wszyscy jako wspólnota diecezji zakończyć i zawierzyć się Matce Bożej. Najmłodszy jest, jak się nie mylę, to miał 3 miesiące i była taka radosna informacja, że najstarszy ma 100 lat, ale chyba to był pewien błąd w PESEL-u, więc ma niecałe 80 lat najstarszy pielgrzym. To był mój już 3 raz, bardzo dobrze się szło. Fajne jest to, że właśnie można poznać nowych ludzi i dzielić też z nimi trud pielgrzymowania, codzienność, że wspólny cel nas łączy. Kolega? Najważniejsze moim zdaniem w pielgrzymowaniu było to, abyśmy wszyscy szczęśliwie doszli i że mogliśmy jakoś tą naszą, wiarę jakoś wzmocnić. Ta łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Jest ołtarz w centrum tego naszego zgromadzenia. Jest ołtarz Słowa Bożego i jest ołtarz, na którym uobecnia się ofiara mszy świętej. Pragniemy wsłuchać się w to Słowo, które jest do nas kierowane. Pragniemy uczestniczyć w tym uobecnieniu ofiary Jezusa Chrystusa, składając nasz trud w ofierze, nasze ukrzyżowane momenty życia.